Kolegium Najwyższej Izby Kontroli podjęło uchwałę o ochyleniu immunitetu pana Pawła Adamskiego. Trwa postępowanie dyscyplinarne w sprawie możliwości ujawnienia tajemnicy kontrolerskiej przez pana Pawła Adamskiego. W tej sprawie rzecznik dyscyplinarny Najwyższej Izby Kontroli zwrócił się do prokuratora apelacyjnego w Katowicach o możliwość zapoznania się z dokumentami w sprawie pana Pawła Adamskiego. Po umożliwieniu zapoznania się z materiałami, rzecznik dyscyplinarny podejmie decyzję co do dalszego toku postępowania, w szczególności co do końcowej decyzji merytorycznej w sprawie.